Fakt, że coś widzimy niemal namacalnie, nie w książce, nie wyobrażamy sobie, tylko to po prostu tutaj jest i możemy się odwracać, możemy to, no chciałem powiedzieć dotknąć, ale tymi oczami dotknąć, no to jest bardzo ważne. Studenci informatyki bardzo skorzystają z technologii, jaką daje nam VR, ponieważ jak będą pracować na przykład przy szafach rak, to nie będą podłączać tego losowo, tylko będą wiedzieć, co gdzie podłączyć, żeby to nie, po prostu się nie zepsuło. Każda osoba, która będzie z niej korzystać, na pewno szybciej załapie wiedzę, która jest przekazywana dzięki tej technologii. Technicy, którzy później mają te sprzęty zamontować fizycznie w terenie, zamiast 100 stron instrukcji mają VR. Tu zawieś, tu podłącz, tego nie dotykaj, bo jest niebezpiecznie. VR można zastosować chociażby w wojsku czy też w medycynie. Sami projektanci mebli mogą komuś urządzić dom dzięki tej technologii. Jeżeli zajmujemy się puszczą, fauną, florą, zakładamy VR, mamy wszystko tutaj. VR można by było zastosować w nauce mechaników, żeby wiedzieli, jak się składa na przykład silnik. Medycyna. Żeby nie trzeba było jechać na drugi koniec świata, żeby zobaczyć pacjenta z daną rzadką chorobą. Również za pomocą VR-u ci studenci mogą bardzo szybko przez ileś przypadków, przez ileś case'ów przejść. Uważam, że dzięki tej technologii mamy nieograniczone możliwości. Możemy wszystko zobaczyć, dostrzec, a nie tylko przeczytać na kartce papieru.